również o charakterze gastrycznym, a więc o charakterze chorób wewnętrznych. Wszystko to jest za nikim. I na razie, jak powiedziałem, ma 3 punkty w dzisiejszym turnieju. Wszystko jeszcze przed nim. Tymczasem gonitwa numer 7. Jarosław Hampel na pierwszym polu w kasku czerwonym. Po prawej ręce w niebieskim Anton Lindbeck. Kask biały, trzecie pole Andreas Jonsson. I trzeci, kolejny Szwed, Fredka Lindgren w kasku żółtym z zewnętrznego. Jarek przesuwa Fredkę na zewnątrz, ale ten łapie tam fantastyczną przyczepność i wychodzi z zewnętrznego pola na prowadzenie. Jarosław Hampel nisko na motocyklu, już teraz wjeżdża pod niego, wypycha go, spycha go w niebyt jak na razie w tym wyścigu. Andreas Jonsson musiał jeszcze powalczyć z Antonem Lindbeckiem. Świetnie się zrywa do walki. Jarek Hampel wyprzedził Lindbecka i teraz wejdzie jeszcze pod Jonssona. Na razie nie Jonsson odsunięty, teraz Jarek gdyby pięknie przyciął, ale nie jest takie szybkie, piorunujące to wyjście z drugiego wirażu. Lindbecka ma teraz na kole, teraz umiejętnie obsypał go szprycą. Teraz znowu pochylony jak tygrys na tym swoim motocyklu. Będzie próbował jeszcze wyrwać punkty tutaj Jonssonowi. Nisko układa się, pozwala temu motocyklowi w taki charakterystyczny, wyćwiczony na leszczyńskim torze sposób, by on tam zbierał się do wyjazdu z drugiego łuku. Ależ jak fantastycznie ponad pół prostej odjechał Fredka Lindgren. O nim mało mówimy, a oni tutaj dokonując obchodu toru z tatą Tomi Lindgrenem znaleźli już na drugi wyścig fantastyczne ustawienia motocykla. Fredrik Lindgren był w tym wyścigu siódmym klasą sam dla siebie. Sam zastanawiasz się pewnie, Rafał, co takiego znaleźli? A co znaleźli? No, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że no, dystans między pierwszym a drugim zawodnikiem był dosyć duży, ale też Andreas Jonsson nie grzeszy tutaj szybkością, więc trudno też wnioski. Nie słyszymy tutaj nawet w naszym tutaj pomyśleniu czasów, jakie osiągają zawodnicy, co mogłoby nam tutaj więcej powiedzieć na temat szybkości poszczególnych właśnie zawodników. Także nie chwaliłbym tutaj dnia przed zachodem słońca. No jest to na pewno dobry prognostyk dla Fredki, ale wiemy, że to jest Grand Prix i można z trójki, jaką miał już Jarek Hampel przed oczami, bo wygrał ten start, no musiał zadowolić się tylko jednym, zdobyczą jednego punktu. Bardzo mądrze tutaj przyciął, ale nie był na tyle szybki, żeby jeszcze zabrać się za AJ-a, który jechał bardzo mądrze, a Fredka w tym czasie odjeżdżał. No, zawodnicy tutaj byli zaoferowani walką między sobą. Bardziej niż nabierają szybkości, na tym skorzystał Fredrik. Widział już trójkę przed oczami, powiedziałeś tutaj o jeździe Jarka w tym wyścigu. Ja przypominając sobie, przygotowując się do dzisiejszej transmisji, obejrzałem taki skrót Grand Prix, który odbyło się w Lesznie tutaj rok temu na otwarcie. I tam, muszę ci powiedzieć, był taki arcyciekawy wyścig 13, gdzie z pierwszego wirażu, mniej więcej do tej bramy dla traktorów, pierwszy jechał Nicky Pedersen, a w całej gonitwie przyjechał czwarty. Ale wtedy było to fantastyczne widowisko żużlowe, fantastyczne harce, dziesiątki, Bomber ma problemy, odpalił jednak swój motocykl, dziesiątki wyprzedzeń, wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, 268 ścieżek wyścigowych na tym torze, no ale urządzenia wydechowe były również. No, zmierzałem, kiedy będzie konkluzja twojej wypowiedzi, no i uważasz, że to był powód tego, że oglądaliśmy wtedy dużo więcej ścigania niż dzisiaj.